konsulat honorowy. Nowoczesny sposób jeżdżenia samochodem w Bułgarii. Czekamy. A taki mamy widoczek. Ile wyszło w sumie? Dwie siateczki mamy, w każdym po trzy winka. I udane także zakupy. Wow! Naprawdę magia. Żywa czy nie żywa? Żywa! To jest niestety beton, także sztuczna palma. I wjeżdżamy do Nesebyru. Dzisiaj 15 października. Jedziemy głosować. Zaparkowaliśmy na ulicy Mladost i idziemy w stronę lokalu do głosowania. I powiewa polska flaga. Konsulat honorowy. Stoimy w kolejce. Czekamy. Tak, Rzeczpospolitej Polskiej. Ile razy chcę wejść i zejść? Nie wrzucamy. Nie wrzucamy. Wrzucaj, Zosia. Tak, jeden sztyk, wybiera pan partię, na którą chcę głosować, znaczy ona osoba z tym. No, jeszcze babcia wrzuca też. Wszyscy głosują. I idziemy. I teraz nawet kolejka jest jeszcze dłuższa. Ale tutaj śmieszne szyszki, takie gładkie. O, i tu jest więcej. A tutaj drugi typ szyszek. I teraz jeszcze dzieciaki obiecany plac zabaw mają. Także były bardzo, bardzo grzeczne. To teraz mamy zabawę chwilę. Nowoczesny sposób jeżdżenia samochodem w Bułgarii bez klimatyzacji. Ale on musi mieć też szyby zepsute, że się nie otworzył, nie? Ciekawe, jakby były jakieś na przykład dziury. I wjeżdżamy do Starego Miasta w Nesebyrze. Stwierdziliśmy, że jedziemy na obiad. Także musimy znaleźć jakąś otwartą restaurację. Niestety w Słonecznym Brzegu wszystko praktycznie pozamykane, tam gdzie przejeżdżaliśmy. Także może tutaj coś znajdziemy. Sparkowaliśmy na parkingu. I ruszamy na górę. Widzieliśmy tam jedną restaurację, ale musimy najpierw dojść do niej. I występ, Izuś. Tu idziemy. Tu. Idziesz z nami? Dobra, to chodź. Idziemy. Jeszcze raz. Idziemy, chodźcie. Tędy. Bawię, podłoga to lawa. W sensie muszą po kamieniach tylko iść. I wchodzimy tutaj do restauracji. No. Nie, to są gąbki, a nie wiem, czy jest otwarte. Tam ludzie siedzą. Także chyba jest czynne. Jednak nie tędy się wchodzi, tylko trzeba chyba tędy wejść, tutaj jest welcome. No, tu już w ogóle jest druga restauracja. No nie wiem, zobaczymy. Tylko tu jest otwarte, tak przejdziemy. No, to jest liść figowy. Wiesz? I tu mamy stoliczek, siedzimy, czekamy. A taki mamy widoczek.
Co byś chciała zjeść? Kalmary? Naprawdę kalmary? Okej. No myślę, że chyba tylko frytki spróbujesz, co? W sumie tą zupkę można by ci było wziąć. Też pewnie i tak byś dwie łyżeczki zjadła i nic poza tym. Pomidorki z szopskiej sałaty weźmiesz, co? Sałatki. Nie? A, to ci się podoba. Ciasto? Mamy zupę rybną, a Iza zjada już szopską sałatkę. Mamy fryteczki, tu mamy pitę, bread, chicken bites i szart. Czekajcie, dobrze widać, widać. Jest nawet kolorowy pyłek. Miam. Frytki! A Filip frytki. Filip ma jeszcze pork, czyli wieprzowinkę. A ja mam sznycel i właśnie mi Anna zabrała pomidora. Możesz zjeść pomidorka. Tu jeszcze mamy deserek smacznego. Ja też mam. Oczywiście podzielimy się. Mama. Dzieci nie, bo Anna to uczulona. Filip uczulony. No i za może kawałeczek dostanie. Ile wyszło w sumie? 184. 184. Wow, z papryczki chili na wampiry. Na wampiry to czosnek. A, ale tam czosnek czy chili. Raz. Dwa. Tak. Cztery. Tak. O, jeszcze. I jeszcze. Ale tęczowa, musimy mieć taką w domu. Babuszko, ona tańczy. Mamo, ta pupuga tańczy. Gdzie babuszko? Się buja po prostu. Ona tańczy. Ale ona jest taka tęczowa. I za co szło? O, faktycznie, coś powiedziała do ciebie. No, mnie tak nawet bardzo szybko. Zobacz, może znowu no. Zrobię pętlę. Pomaga sobie ciomem. Dwie siateczki mamy, w każdym po trzy winka, także udane zakupy. Możemy jechać do domu. Chyba, a tu wcale nie chcą. To mi zabolało. Dzieciaki zostawiamy, niech sobie tutaj śpią. Z papugami. Z papugami, tak. Śpiące z papugami, pa pa. I sąsiady co? Pa. Thank you.
Chodź, idziemy. Szybciutko. Chodź, Anuś. Co, ile stanie? A nie wiem, o której przyjechaliśmy, ale ze 4 godziny pewnie staliśmy. 4 godzinki staliśmy. Więc 8 lewa, przyzwoita cena. Zaliczyliśmy restaurację, spacer, winiarnię. Winiarnię, dokładnie. Dużo rzeczy po drodze. Plac zabaw. Czynny jest tam, ten po drugiej stronie. Tak? Czynny, no ten po tej czynnej, tam po drugiej stronie też. Idzie jeszcze bardziej. Na środku drogi. Ci ludzie to są naprawdę. Czasami nie myślą. Czasami? No często nie myślą. Ale widać, że jest odnowiony. Ładnie odnowili. Odmalowali go. Drewno chrome. A faktycznie. Wiatrek odnowiony. Zaparkowaliśmy przy stadionie i ruszamy na plażę. To mamy przejście. Słoneczny brzeg nie zawodzi. Zobaczcie, wysokość, jakie krawężniki. Także jedna osoba to tak ciężko, żeby podniosła. Dobrze, że można po prostu sobie kawałeczek pójść ulicą. I zbliżamy się już do Cacao Beach. Zaraz będziemy wchodzić. I słuchajcie, jest podest dla wózków nawet. Także luksusy. No i niestety zaraz podest się kończy, także za dużo tego podestu nie ma. Ale kawałeczek jednak jest, także trzeba to docenić. Maciek stwierdził, że może ten podest jest tylko zasypany i w sumie tam u góry coś przebija, więc może jednak dzieci odkupują podest, ale w takim tempie to wiecie, to my tutaj z miesiąc będziemy czekać. No faktycznie jest podest, jest podest. Ale wiesz co, Maciuś, chyba jednak będziesz musiał ciągnąć wózek. Nie, poczekam miesiąc, aż odkopią. Ale piaseczek jest fajny, nie? Taki drobniuśki. Sopocki, no. Powiedziałabym, że może nawet chyba bardziej ekskluzywny. Chodź, Andrulka, idziemy za dziećmi. Dajesz radę? Liza na szczycie. A teraz drogi śledzie! Tam na Sewer. Cześć, Izuś. Tutaj prowadzi ścieżka. Ana idzie ze mną. Maciek poszedł sprawdzić, ale niestety zamknięte są toalety. Woda nie działa. Woda też nie działa, także... No już jesień. Już dzieciaki weszły do wody. Jak woda? No, to jest mega płytkie zejście. A woda jest ciepła czy zimna? Ciepła, naprawdę jest ciepła. Dzieci przebrane już, stroje kąpielowe. Iza się kąpie. Wow, Izuś. Ana się kąpie?
Nie, na razie jeszcze nie. Bo ona ma kompersa jeszcze. I jak? Zimna? Zimna woda po prostu. Woda, woda, woda. I za zimna, czy nie? Trochę, nie? Chyba wiesz, chyba będziesz już widziała, jak ci nie. Tam mamy przylądek Emona. Potem widzimy Elenitę. Tutaj ten z trójkącikiem to jest Święty Włas. I tutaj jest mniej więcej Słoneczny Brzeg. I zaprzygotowuje tutaj nam sztuczkę. Magiczną sztuczkę. Na magiczne plażowe sztuczki Izy. No dawaj, pokaż. Mam tutaj butelkę z wodą. Mhm. Pokoju. Teraz zrobię o tak. Oczywiście jest odkręcona. Tutaj nie ma żadnego zakrętki. Zrobię o tak. Poczekam, aż to opadnie. Pył magii opadnie. Bo to jest magia. Prawda. To są czary magii. I bąbelki wszystkie spadną. A potem... Wow! Naprawdę magia. No, ekstra. I teraz pokaż, że tam nic nie ma, nie? Jeszcze możesz mały palec zrobić. Przeciekło ci. A teraz? Co tam macie? O, faktycznie, ale meduza wielka. No, wielka. Wielka jest. A tutaj palmy zasłonięte na zimę, ale nie wiem, czy to są prawdziwe palmy, czy sztuczne. Trzeba by było pewnie z bliska podejść zobaczyć. No dobra, więc palma z bliska wygląda tak. Nawet coś zielonego sterczy, ale niestety, jak się popatrzę tutaj na dół, to widać, że to jest niestety beton, także sztuczna palma. I kolejna meduza. A tutaj rzeka chyba przesiąka do morza, ale nie ma tutaj żadnego ujścia. Tylko po prostu pewnie pod spodem przepływa przez piasek. A tak z bliska wyglądają deszywary. Tutaj nawet jeszcze troszkę wody jest. Ale tutaj też nie ma połączenia. Ogólnie tutaj mamy plażę na turystów, tak jest oznaczone na Google, ale akurat nie ma żadnych, także spokojnie można przyjść, nawet jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem tego typu opalania. A to chyba jest krab. Tylko nie wygląda, jakby był żywy. Trzeba było zobaczyć, czy nic nie.
No niestety nie. Tak niestety wygląda część zabudowań Słonecznego Brzegu poza sezonem. Czyli po prostu pozabijana płytami OSB. Od tej strony też już mamy pomost, także fajnie to wygląda. To całkiem równe. I tutaj można sobie podjechać do Słonecznego Brzegu. Czy to wózkiem dziecięcym, czy na przykład też dla niepełnosprawnych. To jest ekstra. Znowu zabity dachami bar. Ale jedno jest ciekawe. Skąd ci ludzie biorą o tej porze roku leżaki? Przecież nie ma teraz wypożyczania. Nie wiem, czy oni je przynoszą z domu, czy co. Ale niestety ślimakowych muszelek nie ma. Takich jak białej są tylko takie malutkie muszelki, takie jak możemy spotkać w Polsce. Także na muszle to jednak trzeba do innego miasteczka. Hotel Burgas, a obok niego mniejszy hotel, ale zobaczcie, tutaj już są żywe palmy. I to jedna nawet całkiem sporych rozmiarów. Jeżeli chodzi o piasek, to faktycznie no jest ekstra. Co tu dużo mówić, jest drobniusieńki, żółciutki, milutki w dotyku, ale nie świszcze, tak jak nad polskim Bałtykiem. Teraz jednak świszcze. I ogólnie jest bardzo dużo Polaków, także no nie wiem, czy słyszałam tylu Polaków w sezonie, co teraz. Po prostu mijamy co druga para, co druga osoba, to po prostu Polak. Tu mamy kolejne wydmy, ale już nie są takie duże jak te koło między Słonecznym Brzegiem a Nesebyrem. I przed nami Kiki Beach. I kolejne sztuczne palmy. No te to już ewidentnie wyglądają jak sztuczne. A tutaj mamy kasyno. A tutaj różnica, zobaczcie, tam panie w kurtkach. A tutaj z plaży i z kąpieli. No tu mamy wesołe miasteczko, ale niestety nie działa. Poza sezonem. Ciekawa jestem, czy ktoś tego zakazu przestrzega w sezonie. Raczej wątpię. Przy takiej plaży. No nawet teraz tam się kąpią ludzie. Minus, który zauważyłam, to to, że nigdzie nie ma placów zabaw dla dzieci. A w innych miasteczkach czasami bywały. Także no, dla nas to ma znaczenie. Ale ogólnie plaża jest czysta. Gdzieniegdzie tylko takie kępki wodorostów można spotkać. Ale to i tak jest mało w porównaniu do innych miejscowości. Ale za to kwitnie juka. Podstawki pod parasole też mają z polotem. W muszelkach. Są też kosze, może trochę zużyte. Ale ciekawe, co robi tutaj ten kluczyk. Ogólnie tutaj para karmi, dlatego tyle mew jest. I tak się rzucają na jedzenie. Chyba trochę przesadziłam z ilością Polaków, jednak zdecydowanie więcej jest Ukraińców i ta nacja chyba przeważa. I za chwilę już będziemy mieć zachód słońca. Wracamy do domu. Poczekajcie na tatę. Spójrzcie tutaj, wynajmujemy pokój. I okazuje się, że dostajemy ten pokój tutaj. O, proszę, z satelitą. A tutaj przy drodze posadzone truskawki. Przy głównej drodze Słonecznego Brzegu. Myjnia z rozmachem. Ile stanowisk. Dzieci robią własne zakupy.
miały budżet ustalony, stały i musiały się z nim zmieścić.